Hej, 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 cześć, z tej strony Docentus, witam w kolejnym odcinku z Inspiracji. No i moi drodzy, jak tu widzicie za mną, będzie naprawdę epicki medieval dzisiaj. O, tutaj jest smok, który zieje, czym on zieje, nawet nie wiem, ogniem jakimś ze szkła. Wow, epickość w najlepszym wykonaniu. Super, jakie animacje przechodzenia przez ten ogień. Rewelacja, dobra, mamy tu smoka, moi drodzy. Mamy tutaj mapkę zrobioną przez zespół Roy Lewisa. Już mieliście okazję zobaczyć ich dzieła, Atlantydę, Babilon. Uważam, że to są jedni z lepszych budowniczych, chyba nawet na świecie. No i mamy dzisiaj w stylu medieval taki zameczek. Czy ja tutaj wejdę? Nie, zamknięte. Przelećmy więc górą. Mam nadzieję, że mi się tutaj nie sfajczy nic. I dla fanów tego typu rozwiązań, czyli takiego właśnie, nie wiem, gotyku. Czy to jest gotyk? Nie znam się aż tak bardzo. Ale właśnie taki medieval, no. Chatki są rewelacyjne. Moi drodzy, w opisie macie link, gdzie możecie sobie tą mapkę ściągnąć. Możecie sobie tutaj się po prostu wbić, oglądać, czerpać inspiracje, jeżeli lubicie takie budowle. Co tutaj mamy? Chyba, o, jaka fajna kuźnia. Ale pomysł, patrzcie. Tutaj się pali ogień. Tu jest lawa rozgrzana, pach, pach, i tutaj kujemy sobie zbroję. Rewelacja, rewelacja. Moi drodzy, super, super zrobione to jest. Szczena opada znowu. I teraz tak, mamy tutaj taką wielką katedrę, tam do środka nawet nie będę wchodził, bo i tak nic nie będzie, pusto. O kurde, to się zdziwiłem, no. Come on, czy to w środku jest skończone? Wow! Spójrzcie na to, wypas! Ja pierniczę. Okej. Okay. Nawet zrobili w środku to. Czy te domy też w środku będą zrobione? Zobaczmy. A, tutaj tak... Widnie chyba. Chociaż tutaj są jakieś stoliki. No, przelecisz tu czy nie? Bam. Przejdziemy w ten sposób w takim razie. A, tu nie ma wejścia do domku. Tu jest. Nie, no to wszystko jest skończone. O kurde. Piwnica. Moi drodzy, jeszcze raz zachęcam, żebyście sobie weszli na tą mapkę i ewentualnie, to nie piwnica, to było po prostu, to był dół po prostu, i żebyście sobie to sami oglądali na własną rękę, bo zwiedzania tutaj to jest co niemiara. Zobaczcie, co tu mamy, jakąś rzeczkę jeszcze płynącą. Kurde, Wenecja normalnie, ale wypas. Zarąbiste. No i co? Mamy tu jakiś fort. Tak, bo to już gdzieś na tym mury. Taki fort obronny. Katapulta. Tak jest. Nie, to jest tylko jakiś tam chyba dźwig. I statki jeszcze tam są. No wypaśnie, wypaśnie. To jest słoneczko. Też robi robotę. Tutaj mamy jakiś zameczek. Gilotyny? Tak, szubienice. Wow. I mały porcik do tego. I jest tutaj jakiś galon.
Czy to jest galanta? A to szkuner? Piszcie w komentarzu. Nie, to jest chyba szkuner. Tutaj galonik taki ładny. Kurczę, jakie ładne te statki. Może by zrobił poradnik do takiego? Ja nie wiem, czy to za trudne nie będzie. Nikt tego się nie podejmie budować. A tutaj mamy co? Kaczuszki. Nie, czy to mewy są. Kapki przerośnięta. Jakaś GMO mewa. I tutaj mamy jeszcze jeden stateczek. Bardzo ładny. Ładne żagle. Żagle się dość trudno robi. Ale to wygląda epicko. Super. I mamy tu coś jeszcze. Czekajcie, zrobimy tak. A, nie mam uprawnień do tych komod. No, to też jest niezłe. Eleganckie. Dobra, zlećmy jeszcze dalej. Tu mamy jakiś dziedziniec, już widzę. A nie, to wejście do tej katedry tutaj. Come on. Wypas. No to jest ogromne. To jest po prostu przeogromne. Tu można chodzić sobie tymi murami. Wszystko fajnie zaplanowane. Co tu jest? Jest jakiś plac chyba do treningu żołnierzy. A jak? Kurde. Spójrzcie na to. Wow. Tak powiem. Wow. O, fajny. Mościk podnoszony. Czy jeszcze tutaj coś mamy do zobaczenia? Przelećmy na tę stronę. Taki pruski mur trochę, nie? Tutaj coś mamy. Plantacje. Jakiś ziół. Tutaj mostek znowu, kurczę. A co to, zakon krzyżacki? Ale bajer ten most. No chłopaki naprawdę mają talent, no trzeba im przyznać. To jest talent. Tu jeszcze przejścia. Elegancko. Dobra, moi drodzy. Jeszcze tutaj coś mamy. Można zwiedzać i zwiedzać, dlatego wpadajcie tutaj sami. W opisie macie szczegóły. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.